Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogoda jako taką trzeba korzystać, bo jakieś opady zapowiadają. Dzisiaj zajmiemy się tym pacjentem, chociaż po raz pierwszy chyba nie spodziewam się miedzi w silniku, bo jest to silnik już nie na śruby, tylko na jakieś nity. Także prawdopodobnie oszczędny. A pralka jest nie stara, chyba ze 2-3 lata ma. Także zaraz po gwarancji się zepsuła. No zobaczymy. Jadzie. No. Bierzemy się. Najpierw. Za silnik. Ona jest zgrzewana, także trzeba będzie ciąć. Żadnych tutaj dziesiąteczka, żadnych tutaj śrubek nie ma, tylko same zgrzewy, tak zwana jednorazowa. Ten pasek podważyć. O, gdzieś tu miałem śrubokręt, jest. O. Hop, 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 hop. Trytytka. O, z takim bolcem. Hop, 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 hop. Jedzie, jedzie. Hop. Dobra, mamy pierwszy pancik na stół. Ciekawy ten silnik, ale zobaczymy. Tak. Teraz pompeczkę załatwimy. Wszystkie te to zostawiam, bo to się może do czegoś przyda. No, miedziuszka się świeci. I tu będzie międuszka na pewno. Tak. Ta tytka. Tu trzeba przeciąć, bo
z jednej strony i drugiej strony jest taki kąciutek. Nożyk od bociana zrobi robotę. O. Hop. Akurat dzisiaj plastiki jutro wywożą. Trochę plastiku dojdzie do wywiezienia. Skręcane. Ciekawe. Niby skręcane, a śrubokręt nie chce wyjść. Ja zaraz kluczy tu dopasuję. Tak, to za duży. Ten będzie dobry. Wczoraj mnie tak zmogło, że no nic mi się nie chciało. Położyłem się. Grańca se zrobiłem. Dzisiaj jak nowo narodzony. Witamina C do tego. Gumy. Tak, teraz tak. To jest jaki? No, była coś. Przeważnie to tu miały śruby. No dojdziemy i do tego. Kurde. Rękawiczek nie założyłem śrub. To zakłada się rękawiczki, bo nie tylko chronią przed skaleczeniem, ale i przed ubrudzeniem. Tak. Śrubokręt gdzieś tu był, jest. Hop. Co do wykręcenia, to wykręcimy. Zobaczymy, może coś się na tym trzyma. Śruby. Co to za śruby? Jakieś dziwne. Chyba krzyżak to nie jest. Nie.
będziemy szukać. Kuś. Musimy coś dopasować, panie. Co to za śruba? To będzie coś takiego. Torx chyba. No, dobrze mówiłem, że Torx. Dlaczego używają różnych ślub, żeby ktoś tutaj nie grzebał. No i jak można dać torksa, to można dać i krzyżaka. No. Jeszcze jedna śrubka. Nie zauważyłem. Opa. O! Panie, bo mi się telefon obalił. Trzeba obciąć tego kabla. Chyba, że są... A co? A słupki. O. Tak. To gdzie? Tu jeszcze jest. To idzie do dołu. To nie będzie. Dobra. Teraz tak. Musimy to tutaj położyć. Ja się będę z tym bawił.
zacinę coś. Po drugiej stronie. Dobra, trzeba będzie tu użyć szlifierki. Moment. Długo by trwało, wezmę to, przetnę i się włączę. No, wyjaśniło się. Śruby od tego, od kamieni są z drugiej strony. Także odkręcamy. Które to będzie? 10. Nie 10. I małe. Nie, bo to była 7. Tu jest 10. No, ale to jest za mała. Nie, to 9. Gdzie ja tą 10 pójdę? Kurde. Bele. No nic. Drugiego kompletu wezmę 10, może gdzie spadła. Hop. 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 A to absolutnie nie jest żaden złom. Będzie mi potrzebne
bo zalewam fundament pod garaż. Także wszystko pójdzie w fundament. Tak. Jeszcze cebeczki są. O. Cebeczki. Teraz tak. Śrubunek. Tak to tutaj jest. Ja się tam nie będę zastanawiał, bo mnie te sprężyny niepotrzebne. Śrubka jest. Trzeba chyba ją odkręcić. To jest jakiś. Będziemy sekcję robić. Wywalamy dziada. Oj, muszę te kółeczko odkręcić. Chyba nie przejdzie. Zapomniałem, jak się pralki, dawno pralki nie rozbierałem. Dobra. Trzeba wziąć inny klucz. Jakby stąd był. Tak, zaraz wyjdzie. Ciało.
tarcia. Idę zmienić tarcie. No, zmiana tarczy i zmiana śliwiec. Tamta jest trochę za słaba. Co? A, nie włączone. Dobra. Karoseria prawie już parę kilometrów. Dobra. Jeszcze do szybkiego wydobycia jest plastikowy ten? No kurwa, amortyzator plastikowy. Ja pierdolę, jakie robią teraz dziadostwo. Amortyzatory teraz jakąś rurkę dają tylko. Ja pierdzielę, co za dziadostwo. Dobra, tę elektronikę odczepiamy. Kiedyś w pralkach to miedziane grzałki jeszcze były. Tutaj to nie wiem, czy ma przetrwać 2 lata i tyle.
Kłatuś, kurwa. Ta. Jeszcze ty tytka. Tych tytków to tu narąbali. O. Dobra. Jeszcze tego drugiego dziada trzeba. Rurki, tyle że posmarowane. Zamiast tego amortyzatora. Dobra, bębnem zajmiemy się w następnym odcinku, bo tu trochę cięcia będzie. Karoseria jest. To tak. O, co tutaj jest? Elektronika, silnik też rozbierzemy w następnym odcinku. Tu jest karoseria sama, bęben w następnym odcinku. Jestem tylko ciekaw, czy to jest aluminium, czy to jest plastik. Bo kiedyś... Proszę. Zamiast aluminiowego, to robią teraz plastikowe te do paska. Koła. No, taką mamy politykę. Im gorszy produkt, tym więcej płacisz. No, pozdrowienia dla wszystkich. Na razie.